W opisie znajduje się link do strony Kinguiny, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchny niedźwiedź. Halo, halo, cześć, dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie po świątecznej przerwie. W 2020 roku. Wow, czuję się staro, 2020... Kurczę, przeżyłem już tyle dekad, w sumie to w trzech dekadach żyłem. Nawet nie, w czterech. W sumie? No, 90 no, urodziłem. No, to już czwarta jest, no. To jest czwarta dekada, w której chyba żyję, no bo 90... No tak. Kurde, jestem 94. A no to chwila. I ty masz tam już życie, że tak powiem, prywatne, ułożone. Masz fajną robotę, dobrze prosperujący kanał, pewnie jakąś narzeczoną, czy tam inną żonę, a ja jestem przegrywem w piwnicy? Jak to jest możliwe? No muszę ci zmartwić, bo mam narzeczoną i się właśnie wprowadzę do niej. A. Wprowadzamy razem gdzieś. No to powiem tak. Zazdroszczę, ale z drugiej strony pamiętaj, to już nie jest to samo, co mieszkanie samotnie. Już nie możesz sobie do późna grać w Europkę. Nie, żeby to było ważne, ale no tak sobie powtarzam, bo wiesz. Właśnie wiesz, ja liczę na to, że będę mógł grać więcej, bo nie będę tracić czasu na dojazd. Sprytne. To taki spryciarz jesteś, a Wenecja mnie obraziła. Ale nie napisała mi, jak mnie obrażają. Chociaż nie, napisali. Jednak nie, po prostu nie. Po prostu stwierdzili, że mnie obrażają. Czyli nie wysłali jakiejś tam spersonifikowanej... Nie, personifikowanej. Czy to jest dobre słowo? Spersonalizowanej, nie personifikowanej. Personifikacja to jest, to, że... W parym podarze. Tak, dokładnie. O mój Boże. O, Niderlandy swoją drogą powstały. Powiedziałbym, że lorowo, ponieważ... Nie wiem, czy wiesz, Niderlandy nam powstały niedawno tutaj w normalnym świecie. Słyszałeś o tym? Że już Holandii tak, nie tak, ma? Tak, tak, tak. Kurczę. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze, wiesz, bo to w Holandii to jest tylko jeden region w Niderlandy. No w sumie na dobrą sprawę. Poza tym bardzo podobało mi się wytłumaczenie, między innymi dlaczego to zrobili, że o, bo Holandia się kojarzyła z dziwkami, alkoholem i narkotykami. Naprawdę? O, no. A Niderlandy będą się kojarzyć z tulipanami i szybkimi samochodami. Nie. A dlaczego szybkimi samochodami? Nie wiem, coś tam produkują. Tam się wydaje. Nie wiem, nie słyszałem o żadnej marce. Może coś produkują, ale ja nic nie słyszałem. No, wiesz, to tak jak Polska kojarzy się z czymkolwiek innym niż z zimą. No bo w sumie no, USA, jak ktoś usłyszy Polska, to od razu myśli, że u nas to są temperatury minus 40 stopni i tam się żyć nie da. Skrajna no tak, bieda. Tak, jesteśmy w Rosji przecież. Dokładnie. To jest, my jesteśmy tam, jak jest Rosja, Rosja, a potem Syberia i my. Nie wiem. Tak. I gdzieś tam było takie małe studio, takie, taka nora i tam wykuto Wiedźmina w tym, w jakiejś kuźni czy coś. Wyłączam forty. Wielkutku. Tak. Wyłączam forty. Zaczynam też powracać tutaj moją armię wspaniałą z Rzeczpospolitej, bo tutaj też, o, mogę wziąć Royal Maria z Moskwą, wezmę. Bo tutaj też warto może przypomnieć widzom, że przy okazji poprzednich odcinków, no ścisnęliśmy, o, twojego królika swoją drogą słyszę, żyje, tak, to dobry znak. Czekaj. Znaczy, to jest dobry znak, ja tam się cieszę, że ja go słyszę, bo bałem się, że on te w święta to mógł umrzeć, nie, czy coś w tym stylu, bo... Nie, No? Warsztat nie był robiony. Aha. Czekaj, tego ogarnąć. To wiesz, to jest tak, że on był spokojny i dosłownie w momencie, jak zadzwoniłem do ciebie, to zaczęło być głośno. A, bo on po prostu nie może wyjść z podziwu, że z takim wspaniałym youtuberem nagrywasz, który, kurczę, ma takie umiejętności gry w te produkcje. No, on krzyczy, żebyś go pozdrawiał. O, no to pozdrawiam szanownego pana królika. To mi przypomina historię o śwince morskiej, którą kiedyś miałem. Czy ja opowiadałem? Nie opowiadałem, to opowiem o śwince morskiej. Otóż kiedyś miałem świnkę morską. Czyli nie ja, tylko bardziej moi bracia. Ja byłem wtedy jeszcze młody, ale pamiętam tę świnkę morską. I ogólnie to jest związane z takim cyklem historii pod tytułem Mój tata i zwierzęta. Otóż świnka morska sobie tam żyła, no i mieliśmy remont w domu. I dziwnym trafem ta świnka morska zdechła. I tutaj można było postawić kropkę, koniec historii, gdyby nie fakt, że zdechła w bardzo tajemniczych okolicznościach, jak to najpierw zostało mi powiedziane, no bo nikt się nią nie zajmował przez święta, czy coś tam, wszyscy zapomnieli. Potem się dowiedziałem, że jest też za tym troszeczkę mroczniejsza historia, że był po prostu wypadek podczas przenoszenia jakiejś tam rzeczy, jakiejś szafki. No i ogólnie, no, tragedia straszna i w tym wypadku brał udział mój tata. Ale to nie wszystko, bo kiedyś
Też jeździłem często do lasu z rodziną, żeby tam zbierać jagody i takie tam rzeczy i potem to sprzedawać, bo wiadomo, że opłacało się w wakacje coś takiego robić. No i mój tata, z racji, że on nie mógł sobie pozwolić na takie jazdy często, bo chodził do pracy, no to zostawał w domu. No i mieliśmy na przykład złotą rybkę i pewnego dnia wracamy do domu, a złotej rybki nie ma. Akwarium jest puste i dziwnym trafem akurat tego dnia na obiad była smażona ryba. O nie. A czyli to nie to, że ten po prostu, to akurat tak się stało, że rybka po prostu zdechła. Po prostu zdechła. Bo to trzeba było wykorzystać, tak? Nie, no po prostu miała jakąś chorobę i tata ją podobno wyrzucił, ale tak się złożyło, że akurat tego dnia też miał już na obiad przygotowaną rybę. Od taka tam wzruszająca historia. Pytanie, czy był przypadek, czy tylko tak ci powiedział? Zaplanowana akcja, od razu. Swoją drogą, czy ja mam trusa z mamelukami? Otóż nie, ja mógłbym mameluków zaatakować. Ty też mógłbyś mameluków zaatakować. A powiedz mi, ile mam armii. Mamelucy mają 36 tysięcy. Mm-hmm. A ich quality? Mają 3, 6 murali i 105 dyscypliny. Ja mam 3,6 i 115. Chcesz z nimi walczyć? O, zostałem Great Powerem. O, a ja jeszcze nie w końcu. Jestem. A ja nie jestem. Masz 100 mniej dewa. Jak to? Bo ty Polskę podbijałeś. Kurczę. Nie no, musimy coś zrobić tutaj. Musimy to naprawić, bo to mi się nie podoba. Sytuacja jest wymknięta spod kontroli. No, pomogę ci. Oni mają 39. Ty masz tyle, mają sojusz z Mahrejem, Karaman Maroku, jest dużo sojuszników. A czekaj, może będę w stanie Karamanowi zarwać sojusz z nimi? Znaczy, w sumie zaatakujemy Karaman właśnie. Zaatakujemy Karaman i no tak, zerwiemy sojusze Mamelukowi i zabiorę im tam jedną prowincję i rozbiorę Karaman na części pierwsze, bo i tak muszę go zaatakować. To wyślę mojego klejmatora, żeby tam już robił mi siatkę szpiegowską, armię będę przygotowywał powoli do armii. Tak, armię będę przygotowywał do armii, to genialne zdanie, tak jak ostatnio oglądałem, nie wiem, czy kojarzysz Gordona Ramsaya, taki kucharz, no to ostatnio znowu zacząłem oglądać filmiki z jego udziałem, bo to jest po prostu jak choroba. Zaczynasz oglądać filmiki na YouTubie o godzinie 2-3 w nocy, trafiasz na jeden filmik z Gordonem Ramsayem i zaczynasz oglądać każdy po kolei, bo cię to wciąga. No i była taka jego seria, którą prowadził, która się nazywała Hell's Kitchen? Nie, kuchenne rewolucje, tylko w wykonaniu Gordona Ramsaya, nie? No i wchodzi do restauracji i je, tam oczywiście żarcie jak zwykle gówniane, no i prosi o rozmowę z menadżerem. No i przychodzi pani menadżer i mówi, no jaki jest wasz problem? No, naszym problemem jest to, że chcielibyśmy mieć więcej klientów. Patrzy na to jedzenie, które jest takie badziewne, ten Gordon, i mówi, jak pani myśli, dlaczego macie mało klientów? Odpowiedź tej pani, bo potrzebujemy więcej klientów. No i to jest pomysł na biznes. Tak, dokładnie, to po prostu jakby powiedzieć, w Szwecji bycie kryminalistą jest nielegalne. Podobny pomysł. O, bizantyjscy separatyści wybuchli w Nexosie, super. Super, bo tam jest mój core. Super. Jestem mega zadowolony z tego powodu. Podobnie jak z faktu, że właśnie stawiam workshopa pierwszego w historii mojego kraju, bo mnie stać. Workshop, a co to? No, bo to są takie miejsca, gdzie buduje się między innymi nowe klocki Lego. Tak, to jest ja dostarczam radość na uśmiechach, tak, radość na uśmiechach dzieci, bardziej uśmiech i radość na twarzach dzieci. Chociaż to też brzmi źle, bo to w sumie... Nie wnikajmy w to. Austria została mi wielkim powerem. Tak, ma Unię personalną z Bohemią. To no, dostali jakieś czysto niestety. I o, zobacz, jak mnie odgrodzili od tej Bohemii. No. Kordon bezpieczeństwa. Mówił, nie, tam nie idziesz. Bohemia jest nasza. I wszystkie kopalnie jest... O mój Boże, jaką oni będą mieli inflację. Gdyby zanektowali tę Bohemię, nie? Mówiłeś coś o inflacji? A no tak, ty pewnie masz jakąś tam milionową. Twoje Kosowo, widzę, produkuje 7 dukatów. No więc powoli, wiesz, nawet teraz mi już spada inflacja. Bo mam ekonomiczne idee, więc... Się zastanawiam, czy... Podam mi 0,01.
Zastanawiam się, czy w tej prowincji Kosowo tam ludzie żyją inaczej niż w reszcie twojego kraju. W sensie, wiesz, tam sobie tak. Jedzą złote bułki na przykład. Specjalnie przetapiane, albo wszyscy mieszkają w złotych domach, bo nie mają co robić z tym złotem. Chodzisz, jako pamiątkę kupujesz sobie złoty posążek jakiegoś tam, złotego cielca, który waży 10 tysięcy kilogramów w czymś stylu. No to, dla mnie to brzmi jak dobry plan. Podobnie... Prowincja z Rikszczą mówię. O właśnie. Podobnie jak tutaj też może wytłumaczę, dlaczego wziąłem Trade Ideas. Wziąłem Trade Ideas jako kolejną ideę, ponieważ dają mi tutaj takie fajne bonusy z moimi prostymi ideami, takie jak chociażby lokalne dobra produkowane, mówiąc tak chyba. Co? Od razu mówię, to jest najmocniejszy bonus do ekonomii, jaki może mieć, bo to nie tylko zwiększa pieniądze, które się zaraz z produkcji, to jest jeszcze zwiększone przez production efficiency, ale to zwiększa trade value w prowincjach, które jest jeszcze powiększone przez trade efficiency, więc to jest kilku razy jeszcze mnożone i chore pieniądze można z tego wyciągać, zwłaszcza w późniejszych etapach gry, jak masz manufaktury, ale tego nie masz jeszcze. No. I tutaj może być amen, gdyby nie fakt, że właśnie jestem w stanie zrobić już klejma na karaman, więc he. Podłącz się do mojej jedenastki. To znaczy, ja na razie to nie opłacam armii, więc podłączenie się do twoją jedenastkę mogłoby się źle skończyć. Zacznę ją na razie opłacać i potem pomyślimy nad planami niszczenia tego karamanu. Okej, już armia się opłaca, spokojnie, damy rady. Swoją drogą, wiesz, że mam zero korupcji w moim biznesie? A miałeś w pewnym momencie 6 z tego, co pamiętam. No, a teraz mam 0, bo widzisz, bo mój król Patalolikos, on stwierdził, że w jego kraju nie będzie korupcji i nie ma korupcji. Tak samo jak kiedyś PiS powiedział, kto to był? Szumlewicz, jest taki aktywista w Polsce, Szumlewicz, co powiedział, że on to nie rozumie, dlaczego PiS jeszcze, korzystając ze swojej władzy, ustawowo nie zniszczył biedy. Że jakby on rządził, to on by ustawowo zakazał być biedny. Tak. I on tego nie powiedział w żart, tak, on po prostu przeżył. Bieda, co to jest bieda tam? Daj spokój. Co ja tutaj mam? Looming Disaster. Jak to? Jaki Looming Disaster? Aha, Aristocratic Coup. O mój Boże. O mój Boże. Arystokracja moja, koleżanko ty moja. Muszę im zabrać jakieś terytoria, bo się bardzo zdenerwowali. Nie wiem, zabiorę im Edirne czy coś. Dawać mi to Edirne. Dzięki, okej, okay. I po sprawie. Dobra, teraz tak, armio, moja armio. Teraz tak, od razu sobie widzę, że możesz edykt wyłączyć. Gdzie? Na dwa edykty, bo masz jeden do misjonarzy na zachodzie i w tracji masz do dewowania. Możliwe. No, troszkę pieniędzy możesz zaoszczędzić. Rzeczywiście, tutaj mam, bo myśmy wprowadzali te nowe jakieś tam ideologie czy coś, wiesz? Tam jakieś epoki, nie epoki. I przy okazji chyba też tutaj kończyłem nawracać te wszystkie pomysły. Proszę zobaczyć, jak to wygląda teraz. Pięknie, Boże, jak pięknie ortodoksowo to wszystko teraz wygląda. Naprawdę, niesamowicie. No, mnie na zachodzie centra reformacji męczą. No, mnie nie, bo mam ciebie. No, ale... jednak tak, bo Vlore, zobacz, Vlore jest nawrócone. Kosowo mi nawrócili, nie. Czyli to Vlore jest nawrócone dlatego, że tutaj wcześniej wszystko było reformed, ale już chyba nie sięgnie nic. Mi się też z tym informacją już do mnie nie dojdzie. Z masakra, ja nie mogę Kosowa nawrócić przez następne 20 lat. Zmniejsza pieniążki. Gospodarstwo jest 20% mam przez to, że to jest reformed. Ej, wiesz, że mogę wziąć sojusz z Gruzją, która ma jedną prowincję, więc lepiej tego nie wezmę, lepiej tego nie będę robił. Nie, no ma 3 prowincje, 4 nawet. Włoszczyzno? Z Timur 1 fajnie było wziąć sojusz. O, to już? Tak, to już. To nie ma co czekać, no to... My tutaj, wiesz, my tutaj walczymy z Mamelukiem i kameramanem tylko, więc... Ty idzie, ja jedę zabijać. No dobra. Tak też zrobię. Gdzie jest tutaj moja wspaniała artyleria? Widzę, że tutaj jest 2, tutaj jest 3, to jest 5, no i tutaj jeszcze 2. To niewiele. No ale jest jak jest. Dobra, będziemy powoli oblegać te prowincje. Ewentualnie, co też takim głupim pomysłem nie jest, mógłbym tutaj bardziej pójść na południe. O. Ja nie będę ich atakować, bo nie od tutaj generała. Oni się wbijają we mnie. Oni się we mnie wbijają. Tak. Nie mamy generała, potrzebujemy generała jakiegoś. To potężne minusy. O mój Boże, potężne minusy. O, patrz się, to stanie, cyk. O, nawet wyszło. Chociaż jeszcze 14 tysięcy idzie z prawej, ale nie zdążą. No, i po Mameluku. Aż królik po prostu dostał ataku padaczki. Co się dzieje? Wbijasz się w nich w górach? Panie szalony.
Ja to panu nie mam, to tylko minus jeden, spokojnie. No to kiedyś jakbyśmy mieli dostać minus jeden podczas walki z Osmanem, to byś się popłakał chyba. A teraz taki pewny siebie, bo Polskę zdobył. Polska już niejednego władcę zgubiła. Swoją drogą masz wołyński separatystów, wydaje mi się, że... Wiem, muszę po prostu się przedostać z Włoch. Nie mogłem, bo na każdej prowincji we Włoszech północnych hiszpańskiej było 20 buntowników. Musiałem pozwolić Hiszpanom ich pokonać najpierw. Chmielnicki się przebudził, powiedział, to jest ten moment. Tak. Będziemy walczyć o wolność. Będziesz miał Wołoszczyznę 5 narodów. Kaffa wysłała mi gifta. 65 golda. Stwierdzili, w sumie, upadek Mameluków jest nam na rękę. Masz pieniądze. I dali. Wiesz co, po prostu dajmy im wejść na jakiś fort. No właśnie, taki jest plan. Oni w ogóle weszli na statki. Idą na Sinop. Złapię ich? Nie złapię. Ucieknę z Sinopie. Chociaż złapię ich w Sinopie. I dzień dobry. A, tylko 2000. No ale zawsze coś. 21 tysięcy jeszcze na południu. Skąd oni nagle tyle żołnierzy mają? Cholerni Mamelucy. Oni jakieś bonusy mają do jakichś najemników czy coś? Nie, są bogaci po prostu. Teraz skoro tamci już idą moją kłódeczkę, to ja się w nich wpiję tutaj. Bo Icel to mój fort. Więc do widzenia, panowie. 3-gwiazdkowy generał, czy nie 3-gwiazdkowy generał? Z taką ilością żołnierzy równać się nie może. No, i pograne. Jeszcze co nam generała Siege Ability. Traita. Tylko jest taki problem, że teraz ja już nie ucieknę przed ich furią. Teraz oni się wbiją we mnie. Więc tutaj się już wycofam. Nie ma sensu ginąć. Jeszcze jedna idea. Ta, religijna. I będę miał attrition for enemies z policy. Więc od tyle dobrego. Będą się męczyć, biegając po moim Bizancjum. A propos mojego Bizancjum, też są na Edirne. To jest idealny moment, by się pozbyć tej 22-tysięcznej armii. Tylko, że kurczę... A, ale nie zdążymy tam dojść nawet, wiesz? Czy ja może... ustawię w Konstantopolu może tego edykta na defensywność. Bo to jest... To jest ciekawe. Tak. Ale w Konstantynopol będą. Ja się nimi zajmę, bo ja mam tam dwa stoki obok. Poszedł defensywny edykt na Konstantynopol. Po prostu zajmie się tymi stoczkami tutaj biegającymi dookoła. O, to nie będzie takie proste. Oczywiście już zrekrutowali swoją armię w całości. Gdzie by ich tu dorwać? Sivas. To cała prowincja. Góry. No nie będę się z nimi tłuk w górach. Zobacz, co się dzieje w Sugli. Pięknie. Ostatkujpo nie będzie, ale... Swoją drogą Naxos Nexos się zbuntował w Wenecji i 10 tysięcy buntowników, którzy tam stali, dołączyli do nas. Niestety ja tutaj przegrałem moją bitwę. Próbowałem ich w Adanie zmasakrować. Dostałem trochę po tyłku. Jakbym miał całą moją armię, to inaczej by było. No ale nie mam całej mojej armii. No weź już te 8 też, bo się odczepiło jakoś ode mnie. Po raz kolejny gra ci przypomina, że już nie jesteś wielką potęgą. Gra lubi cię zapomnieli. Tym filmie. Tak, takie. A pamiętasz, jak byłeś wielką potęgą? No to już nie jesteś. Jak blisko jest, żeby wypisać Mameluka? No, będzie jeszcze trochę. Znaczy, jeżeli chcemy, no oni teraz w ogóle nie chcą, jest minus 21. A jeżeli chcemy im zerwać jakikolwiek traktat, a chcemy im zerwać się pewno z Maroko, Jemenem, to minus 1000 już ponad, więc... Okej. Nie, bo musimy po prostu więcej uskoro mieć. Nie walczmy z nimi, dopóki na jakiś fort nie wejdą. No, ja próbowałem tutaj, testowałem, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie ich tak po prostu... Mameluk to jednak Mameluk. Idę na Edir. O Boże, genialnie, dobra. Idę ich cisnąć. Idę na Edirne. Oj, to ich zaboli. Oj, Boże, jak ja ich tam zmasakruję. Nawet oni nawet się nie spodziewają tego, jakie uderzenie na nich padnie. Aż sobie kupię jakiegoś doradcę jeszcze, który nie wiem... A, nie mam żadnego fajnego doradcy. Miał teraz doradcę od dyscypliny. Ach, bym im takie obrażenia zadał. Patrz, co tam się będzie działo w tym Edirne. Patrz, co się w tym Edirne będzie działo. Po prostu to będzie piękno i złoto. No ja zrobię drugą bitwę Witcherów w tym samym czasie. Bardzo dobrze. Pyk, 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 pyk. Boże, jak oni dostają. Pyk i poszli. Lot i już mamy look. Z White Piece'a byśmy już mogli zrobić, tylko... No... Ale nie chcemy White Piece'a chyba, nie? No, przydałoby się chociaż tego Maroko zerwać. No. Maroko jest strasznie duże.
Nie są wojskowerem w ogóle? Nie są, jest dziwne. Idziemy ich zniszczyć w Ankarze? Zdaj mi najpierw o właśnie to. Dobra. Pamiętaj, że mój generał ma bonus do Siege'a i to taki konkretny. Taki naprawdę konkretny bonus do Siege'a. Więc my bardzo szybko zdobywamy te forty. Wbijam się w Ankarę. Wysłałem tam przodem trochę żołnierzy, żeby ich złapali, bo niby stamtąd uciekli niestety. Ale widzę, że ty i tak tam szybszy jesteś. Trzy gwiazdkowe generała masz, mój Boże. O Jezu, ale my ich zniszczyliśmy. O matko, ała. Co z tak poszedł? Nie. Znowu na Edirne, rzeczywiście. No Mameluk już chce whitepisa, już sam wysyła, że chce whitepisa, czyli musi być bardzo źle. Musi być bardzo źle u tego Mameluka. To potrzebujemy teraz 10 wóz kolei, będzie akceptował zerwanie sojuszu. Mhm. Będę się wbijał w Edirne. Jestem już w Konstantynopole. Tak, czekałem na ciebie po prostu, żeby nie być za wcześnie. Mhm. Czemu te 10k to tak się wycofało? Dobra, mamy ich. Boże, jak oni dostają. Nie, to już jest wygrana wojna. To jest... Patrz, co my im robimy. Nie są w stanie nic uratować. I jeszcze chyba stackpipe... A nie, dobra. Myślałem, że się wycofują obok. To byłoby głupie. Gdzieś do koni chyba powinien się wycofować. Albo do tekę? Do tekę chyba idą. Jakbyśmy ich tam dorwali teraz. No, uciekali do tekę, ale już się zmywają stamtąd. Dorwałeś ich? Dorwałeś ich. Dobra, biegnę ci pomóc. Biegnę. Ach, kurczę, uciekli. No jak? 7k. No 7k to tam wiesz, to tam nic. Tak samo jak to tam nic ta wojna, bo to jest ten moment, w którym musimy zakończyć ten odcinek. To już? Naprawdę, to jest ten moment. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. To jak się potoczy pisowanie z Mamelukiem, bo to czy wygramy, to raczej nie ulega wątpliwości. No, spójrzmy prawdzie w oczy. Tutaj jestem ja, tutaj jest Zlewi, tutaj jest pan Królik. No, to jest naprawdę, to jest Team Dream Team. To jest Team Dream Team. Z poradami pana Królika możemy zrobić wszystko, więc pamiętajcie o kanale Zlewika, do którego link znajduje się w opisie tego filmu. No i pamiętajcie, że był razem ze mną, może się pożegnać. Hejka. Cześć.